Konserwanty wykorzystujemy bardzo często w produktach i przetworach mięsnych, jak również w niektórych przetworach owocowych i warzywnych. Natomiast w przypadku naturalnych soków z owoców lub warzyw nie wolno dodawać żadnych obcych substancji, a w tym konserwantów. Utrwalamy te soki z użyciem ciepła, metodą pasteryzacji lub bardzo szybkiej sterylizacji. Pasteryzacja w przemyśle jest zabiegiem ogrzewania bardzo szybkim. W domu na przykład nie jesteśmy w stanie w ogóle wykonać takiej pasteryzacji, jak wykonujemy w przemyśle owocowo-warzywnym. Wszyscy na pewno robili w domu drzemy, no może nie wszyscy, ale ci, którzy lubią robić przetwory własne, wiedzą, że to trzeba po prostu wstawić słoik lub butelkę zamkniętą do gorącej wody i gotować dosyć długo, kilkanaście minut, nawet do pół godziny, w zależności od rodzaju soku. Natomiast w przemyśle staramy się to robić bardzo szybko. To są temperatury rzędu 80 do 90 stopni Celsjusza, od 15 sekund do pół minuty. Przemysł owocowo-warzywny do pakowania soków stosuje tradycyjne opakowania szklane, a więc butelki różnego kształtu, ale również i chyba bardziej chętnie stosuje opakowania wielowarstwowe, tak zwane kartoniki. To jest trochę myląca nazwa, bo wydaje się, że one są zrobione może z papieru, ale to jest nieprawda. To jest materiał wieloskładnikowy, w których oczywiście karton też występuje, ale jest też ochronna warstwa aluminiowa i ochronne warstwy z tworzywa sztucznego. To wszystko razem daje bardzo dobre, szczelne opakowanie. Przewaga opakowań kartonikowych polega na tym, że nalewa się je już z pasteryzowanym sokiem, właśnie jedną z tych bardzo szybkich metod, i jednocześnie nalewa się w aseptycznych warunkach. Słowo aseptyczne oznacza, że nie ma możliwości zakażenia drobnoustrojami pochodzącymi z powietrza, z otoczenia. W przypadku natomiast opakowań szklanych do soków stosuje się raczej pasteryzację, tą bardzo tradycyjną, a więc długotrwałego gotowania w gorącej wodzie.